kawę, byłam, witajcie kochani. Byliśmy dzisiaj na oglądanie domu, na który się na bardzo napaliliśmy, bo jest to niedaleko przedszkola i szkoły w naszym mieście. 3 sypialnie, 145 tysięcy. Ale się wielu bardzo rozczarowaliśmy, ponieważ okazał się bardzo mały. W porównaniu do tego, co wynajmujemy, to tak jakby brakowało tam paru dodatkowych metrów kwadratowych. Więc no niestety nic z tego nie wyjdzie. Chociaż podobno jest bardzo duże zainteresowanie. No i pan nam powiedział, agent, że mógłby zejść do 135 tysięcy, a prowizja by wynosiła 3%, czyli no, na samo będzie, nie? W każdym bądź razie to był pierwszy taki dom do kupna, w sensie oglądaliśmy, kiedyś oglądaliśmy dużo domów na wynajem, a to był taki pierwszy pod kupno i kiedyś byliśmy w takim domu, jak w Bristol jeszcze mieszkaliśmy, też był bardzo wielki z zewnątrz, myśleliśmy, że nie wiadomo jakie to metry kwadratowe, a jak weszliśmy do środka, to były takie knitki, takie te pokoje naprawdę malutkie, że normalnie mega rozczarowujące. To ten był większy niż tamte. Tamte to było naprawdę, nie wiem, tam żyła rodzina z dwójkiem dzieci i no, mieścili się, ale przerobili sobie altanę, w sensie jakby ogród słoneczny, tak? Wiecie, takie coś a la pomieszczenie letnie na przedłużenie salonu i dzięki temu było miejsce w salonie, bo tak to naprawdę tam była mała, bardzo mała przestrzeń. A tutaj no było lepiej, no i jest właśnie ładnie zrobione i tak dalej, więc jest dobre wrażenie, aczkolwiek no jednak dużo mniejsze, kuchnia maciupka, ogród mały, przestrzeń jadalnia i salon dużo mniejszy niż nasze. Dwie sypialnie mniejsze niż nasze, ale powiedzmy jeszcze w takim dobrym rozmiarze, no ale ten boxing room to najmniejszy, w jakim byłam, bo jak wynajmowaliśmy kiedyś z tą drugą rodziną, to tam był też boxing room, ale no dużo większy, w sensie powiedzmy, myśleliśmy, że jest małe, bo jest powiedzmy takie łóżko trochę, wiecie, wszerz od łóżka i trochę wzdłuż od łóżka, jedynki, nie? A tutaj to nie wiem, czy nawet łóżko by weszło. No pewnie by weszło, bo bez sensu by było bez łóżka, ale chyba już nic tam poza tym by nie weszło. No powiem wam, że naprawdę mega rozczarowanie. Szczególnie dla mojego męża. Bo jak my tak czekaliśmy na tego agenta, to tak sobie przypuszczałam, że na pewno będzie mniejszy. Bo wcale tam mówi, że no mega duży ten budynek wygląda i w ogóle. A ja tak sobie myślę, że no wcale nie tak duże. Może taki jak ten, co mamy, ale w sensie budynek, nie? Ten, w którym mieszkamy, ale nie jakoś tam mega masywnie. No, mój mąż się bardzo napalił, ale niestety nie tym razem. Ja jak weszłam, to czułam się po prostu jakbym wyszła do jakiejś miniaturki mieszkania. Największa przestrzeń była no, na korytarzu. Był duży korytarz, większy niż ten, co mamy, ale niestety reszta, no łazienka taka malutka, że tylko no, sami widzieliście z tych urywków, co nagrałam, że naprawdę no małe. A cena dosyć duża, bo w tych okolicach to jak się przeprowadzaliśmy, to myśleliśmy, że kupimy dom za do 100 tysięcy. A no tutaj 145 i to oni już byli 150, na początku obniżyli do 145. Potem on powiedział, że mógłby zejść do 135, ale i tak za drogo na to, co tam było. Bo to nie nazywa się 3 pokoje, tylko 2,5. Naja ma dywali w przedszkolu. Nauczycielki się ubrały w indyjskie stroje. Mają potem jakieś książki, jakieś atrakcje. Coś tam mało się dziać. Zobaczymy, co Naja o tym powie. Naja wzięła swoją książkę Tamco Art i jeszcze jedna, bo druga doszła po dywali. Więc akurat, bo obchodzą to w czwartek po dywali z naklejkami, więc to ją zainteresowało, że łatwiej poszła dzisiaj do przedszkola, żeby pokazać swoje naklejki, ale nauczycielką, nie koleżanką, bo ona się z koleżankami nie bawi. No, więc zobaczymy, jak to dzisiaj będą humorki po szkole.
przedszkolu. Zena, ja? Diva from school, yeah? From nursery, yeah? Smile! Oglądaniu byliśmy 16 listopada. Ja wiem, że jest spore przesunięcie w filmikach. No, co mam powiedzieć, że tyle nagrałam? No, w każdym bądź razie, co chciałam powiedzieć, że w poniedziałek po Diwali, czyli przed tym nagraniem, wywróciłam się. I to tak dosyć niezręcznie. A mianowicie byliśmy lekko tak na granicy spóźnienia do szkoły. Chwyciłam Arwiego i chciałam, wiecie, z nim pobiec, a jakoś tak, nie wiem, nie weszłam na chodnik. W każdym razie tak się glebłam na oba kolana. No i dobra, mąż wziął Arwiego, poszedł, a ja się podnoszę z tej ziemi. Boże, to jaka starowinka. I powiem wam, że no bolało, nie? Bolały mnie te dwa kolana. I jedno to tak szybko przyszło, więc myślałam, będzie dobrze, nie? No i mówię, dobra, to drugie trochę poboli, nawet jakby jakiś siniak czy coś, no to zaraz zejdzie. No i ogólnie zaraz po upadku wszystko było w porządku. No wiecie, no troszeczkę bolało, ale niewiele, nie? No i potem w sumie cały dzień funkcjonowałam i coraz gorzej było z tą nogą. A potem chwyciłam karton w pracy i po prostu czułam, że przegięłam, bo nogami spuchła. Moje kolano było tak wielkie, że ja potem spodni nie mogłam ściągnąć. No i powiem wam, przez to, że brałam wcześniej wolne, chorobowe, no to już nie mogłam, miałam problem z tą ręką, mówiłam wam, nie, z tym implantem, no to w tym tygodniu już nie mogłam brać wolnego, no bo ile można, nie? No w każdym, wiecie, ja chciałam też przyginać pod tym względem, że potem miałabym problemy w pracy, więc no chodziłam do pracy, ale musiałam się mega oszczędzać, powiedziałam, że nie mogę nic podnosić i rzeczywiście jak nie podnosiłam nic ciężkiego, to było lepiej, ale normalnie miałam zdarte całe kolano lewej nogi i no spuchła mi ta noga i powiem wam, że mimo opatrunków, kremów, kupiliśmy w aptece specjalnie kupić na obrzęk i takie, no tam jakieś pierdoły na lekarstwo, w każdym bądź razie kremowa mi schodziło, ale i tak było mi kiepsko, wiecie, chodzić normalnie, naprawdę się oszczędzałam. Dobrze, że w pracy miałam taką możliwość, że po prostu mogłam stać w jednej pozycji praktycznie albo wolno chodzić. No i przede wszystkim już we wtorek mówiłam wszystkim, że nie mogę nic dźwigać, bo jak chwyciłam te nuggetsy, i to nie jedną worek, tylko cały karton, bo musiałam przenieść wtedy z zamrażarki. I nie pomyślałam, chwyciłam mi ten, mówię, nie, muszę się oszczędzać. No w każdym bądź razie, no tak z tydzień to miałam ograniczenia ruchowe, ale na szczęście na chwilę obecną, czyli miesiąc później, nadal mnie to kolano lekko boli, jak na przykład oklęknę na to kolano, to jeszcze czuję, już tak minimalnie, ale jednak jeszcze czuję, więc to naprawdę był spory upadek. No, ale przez to właśnie mój mąż musiał codziennie ich zaprowadzać, bo ja byłam z nim w samochodzie, ale już nie wychodziłam do szkoły, przedszkola, więc mój mąż to ogarniał. Żegnam się z wami serdecznie na takim myszmaszowym vlogu. I zapraszam was na kolejny, również z opóźnieniem, ale już mniejszy. Zbliżamy się, słuchajcie, do dnia obecnego już niedługo. Dobra, na razie, pa, pa!
when they cross the road. I can still hear.